Oto przykład stworzenia prostej misji, w której należy zniszczyć wrogi samolot. Misję zrobię w ten sposób, że ja zacznę od strony Senaki, wróg będzie leciał od strony Sukumi, natomiast taką naturalną, widzialną granicą będzie rzeka Inguri, która znajduje się w tym miejscu. Ta widoczna granica jest mi o tyle potrzebna, że walcząc w powietrzu jestem w stanie zrozumieć, w którym miejscu jestem, w którym miejscu doleci bandyta. W pierwszej kolejności dodam swój samolot czyli wybiorę ikonkę samolotu, dodam go koło Senaki, przeciągnę następnie kursor do rzeki Inguri i postawię tam pierwszy waypoint wysokością. Nie mam się co martwić, to będzie tylko wizualny waypoint, ewentualnie w moim komputerze pokładowym. Zmienię samolot na powiedzmy F-16. Zmienię również typ na klienta lub na player. Nie ma to tak naprawdę znaczenia, w naszej misji to będzie tylko jeden samolot. Dodam również do siebie uzbrojenie. Wybiorę swój własny preset. O presetach kiedyś zrobię filmik, natomiast mój preset zawiera tylko i wyłącznie dwa amramy. Ale mogę dodać również bag paliwa i ewentualnie dodatkowe pociski. Oraz pociski krótkiego zasięgu. Ok, jestem w pełni uzbrojony. Jeżeli chodzi o wartość działka, ile mamy pocisków, zmienia się to suwakiem po tej stronie. Tu mam 100% pocisków, czyli około 510 pocisków jest w F-16 w tym momencie. OK, mam ustawiony swój własny samolot, nic więcej tak naprawdę nie muszę robić. No może pozycję startową, moją wysokość pozycji startowej, dodam 10 000 stóp po to, żeby, powiedzmy, zaczynać od wyższego pułapu. Jeżeli chodzi o wrogów, no kombinacji jest bardzo dużo. Powiedzmy, że dodam dosyć prostego wroga, który nie będzie jakoś tam wielce świrował. Wybiorę ikonkę samolotu, wyzmienię sobie kraj na przykład na Rosję, dodam go powiedzmy przy Sukumi i przyciągnę również jego e, waypoint aż do rzeki. Następnie wybiorę sobie jako wroga Mig-23, ponieważ to nie jest trudny samolot. Zmienić można mu oczywiście jego umiejętności. Jeżeli chodzi o Ace, on faktycznie będzie lepszy, Ruki będzie trochę słabszym zawodnikiem dla Was. Natomiast jeżeli się nie chcecie jakoś tam wielce z nim męczyć, Trained you, Albo Veteran jest jak najbardziej dobrym, dobrym skillem. Następnie przejdziemy do jego wysokości nad poziomem morza. Również mu dodamy 16 tysięcy. I waypoint początkowy. Dobra, payload. W jego uzbrojeniu możemy wybrać presety, które są już przygotowane przez twórcę gry. To nie są najgorsze presety. W pierwszej mamy dwa pociski dalszego zasięgu. Są to tzw. Tak Fox 1, czyli te pociski muszą być kierowane jego radarem oraz jeden pocisk krótkiego zasięgu, czyli Fox 2. Powiedzmy, że zostawimy ten domyślny preset. Natomiast jeżeli chcecie walczyć z danym samolotem na krótki zasięg, tak powiedzmy na noże, tak, tak zwany dogfight. Możecie wybrać ten preset, chociaż uważam, że cztery rakiety krótkiego zasięgu to jest dosyć dużo, więc można na przykład usunąć jeden pylon i zostawić mu tylko dwa pociski. A wrócimy do tego podstawowego. ok tak zbudowana misja już jest gotowa. Jeżeli ja wsiądę do swojego samolotu i ruszę, spotkamy się oczywiście w którymś tam miejscu, gdzie mogli walczyć. Natomiast jest jeden problem najważniejszy w tym momencie, to to, że... Yy, Dany samolot ten doleci do waypointu końcowego i będzie chciał coś zrobić. Zazwyczaj wróci do bazy. Na całej mapie nie mamy żadnej bazy, więc zmienię sobie Sokumi jako e, sam e, lotnisko czerwone, a senaki zmienię na niebieskie, gdybym chciał ewentualnie wylądować i zabrać nowe uzbrojenie. Więc ten samolot, co zrobi, to doleci do końca. Jeżeli nie znajdzie żadnego wroga, wróci na bazę, nawet bez żadnego ustawiania większych waypointów dalej. Jest to oczywiście, powiedzmy, nie do końca fajne, więc co ja zrobię, to przesunę ten waypoint wcześniej i dodam mu nowy waypoint. I teraz ten samolot przeleci przez pierwszy waypoint, doleci do drugiego i wróci do bazy. Natomiast co ja mu zrobię, to przejdę do waypointu pierwszego, wejdę w opcje zaawansowane. I dodam mu, że on ma wykonać orbitę. Racetrack polega taki owal indykarowy, czyli samolot to leci do waypointu pierwszego, w którym zaznacza się tą orbitę, i będzie leciał do drugiego waypointu. Następnie zrobi zwrot 180 stopni, i przed tym waypointem znowu zrobi zwrot 180 stopni. Będzie tak latał w kółko. Czyli ten samolot wroga, który teraz dodaję, on będzie wykonywał po prostu pętle. Tak długo, aż będzie miał paliwo. Jeżeli mu się skończy paliwo, e, będzie wracał do bazy. Czyli jest to oczywiście lepsza nasza opcja w tym momencie. E, jego prędkość oczywiście zmienię, dostosuję do tego, jako, jaką ma prędkość w trakcie normalnego lotu i wysokość zostanie poprawnie pobrana z jego, z jego waypointu. Kolejną rzeczą, którą trzeba powiedzieć, to to, że domyślnie samolot ustawiony na mapie ma tak zwane role. Te role są tutaj, to są tak zwane taski, czyli zadania i jeżeli chcecie, żeby samolot walczył z wami, najlepiej wybrać CAP, czyli Core, Combat Air Patrol. Yy, natomiast jest jedna, jeden problem z tym, ten samolot ustawiony w ten sposób będzie wyszukiwał cele swoim radarem i może zaskakować wszystko, co jego radar wychwyci lub jego oczy wychwycą. Yy, o tyle jest to czasami niefajna rzecz, że na misjach nie chcecie dać Botom wolnej ręki, żeby one latały wszędzie i niszczyły wszystko. Powiedzmy, dlatego, że na przykład w tym miejscu możecie mieć swoje cysterny powietrzne i nie chcecie, żeby wrogie samoloty je atakowały. Dlatego, że cysterny powietrzne służą wam jako coś, co jest za a nie aktywnie bierze udział w misji. Dlatego możemy to zmienić, robiąc to w ten sposób. Po pierwsze, usuwam jego zadanie czyli ten kap stąd usuwam. Zostawiam jego domyślne role, które tam zostały dodane przez producenta i one są faktycznie, mogą tam istnieć. Natomiast dodaję mu nową rolę, która się nazywa Start on Route Task, czyli zacznij zadanie podczas latania i wybiorę mu Search, then Engage in Zone. To oznacza, że ten samolot będzie szukał wrogich jednostek i atakował tylko i wyłącznie w Zonie. Jeżeli to kliknę, pojawi się ten okrąg, w którym mogę zmieniać wartość, wielkość tego okręgu. Powiedzmy, zrobimy 50, 70, no, czyli 90. Przesunę ten okrąg do rzeki. Co się teraz stanie? Ten samolot będzie szukał wrogów tylko i wyłącznie w tym zasięgu. Przesunęłem go specjalnie do tej rzeki, bo na samym początku filmu mówiłem wam o tym, że. Moim zadaniem, moim pomysłem na to misję jest to, żeby stworzyć widzialną granicę dla samolotu waszego, żebyście wiedzieli dokąd doleci wrogi samolot. I ten samolot faktycznie tak zrobi. Doleci, będzie orbitował w tym punkcie, jeżeli wy wlecicie w tą zonę, dopiero on zacznie was atakować. W, tutaj w tych opcjach można również wybrać co on będzie atakował. Zazwyczaj na swoich misjach odznaczam samolotom wroga atakowanie helikopterów, dlatego że helikoptery są skupione na własnej misji, na własnym zadaniu i ja nie chcę, aby samolot po prostu z daleka puścił rakietę i zniszczył wasz helikopter, a helikopter nie jest w stanie się czasami nawet obronić lub nawet wiedzieć, że jest zaatakowany, dlatego można to oczywiście odznaczyć w tym miejscu. Ostatni waypoint jest oddalony o powiedzmy 7 mil. Jest to odległość dosyć mała, więc ja bym przesunął samolot do tyłu. Niech ona ta, powiedzmy, gdzieś tam na zapleczu. I teraz, jeżeli my wlecimy w tą zonę, to mamy do niego jeszcze 20 mil. Czyli samolot orbitujący na orbicie, powiedzmy, 7-milowej, jest w stanie się nawrócić do nas i z nami poprawnie walczyć. To jest powiedzmy o wiele lepszy setup niż ten podstawowy. Ok, to jest bardzo prosta misja, oczywiście. Jest tylko jeden wasz samolot, jest tylko jeden wróg. Jeżeli wy zginiecie, musicie zrestartować misję. Jeżeli, ktoś, jeżeli czerwony zginie, no to musicie wtedy jeszcze raz również zrestartować misję. Zaawansowane misje, w których macie wiele wrogów z wielu kierunków i one są wrzucane w losowy na przykład sposób, tym zajmiemy się na pewno w innym filmie.